ciało polityczne stoi na jednej nodze. Ta noga jest silna, prawicowa, noga lewa jest taka właściwie rachityczna, czasem w ogóle jej nie ma, czasem chodzi na grzyby. Nie wiadomo, co się z nią dzieje. Wydaje się, że warto wzmocnić tę prawą nogę, nogą nie tyle lewą, co ja chętnie używam takiego terminu socliberalną, to znaczy liberalizm, który uznaje wolność każdej jednostki, równą wolność każdej jednostki, ale po to, żeby ta równa wolność była rzeczywista, trzeba nam dobrej polityki socjalnej. Trochę nie było jej w twoim programie. A trzecia wartość, trzeci powód to jest równość. Myśmy w Europie przez 200 lat walczyli o wolność i ją mamy. Teraz przyszła czas na równość. W Polsce rzeczywiście jest tak, jak mówiła Iza Jaruga-Nowacka, że połowa zawodników siedzi na ławce rezerwowych. Jak można wygrać mecz w ten sposób? Nie mówiąc o tym, że ci, którzy siedzą na ławce rezerwowych, po prostu mają się gorzej. Myślę, że ten element równości tutaj jest niesłychanie ważny. Czwarta sprawa to jest oczywiście kwestia religii. Ja nie jestem może bardzo happeningowa, ale chciałabym rzucić takie hasło: religia jak seks, sprawą prywatną, a nie sprawą państwową. Powiedziane, my tak się zastanawialiśmy z Manuelą przez chwilę, czy nastroje antyklerykalne. Antyklerykalne, nie antyreligijne, bo to jest różnica, są w Polsce mocne. Wydaje się, że one w tej chwili wzrastają. A teraz oczywiście mam takie trzy obawy. Jedna z tych obaw to dotyczy tego, czy ta kryjąca się za tymi postulatami wizja Polski jest naprawdę pełną wizją i o tym pewno warto by rozmawiać. Bardzo brakowało mi tu polityki socjalnej i przedszkoli, żłobków i tak dalej, bo to jest absolutna podstawa dla równości. Druga sprawa to jest oczywiście kwestia tego, jakimi narzędziami można osiągnąć cele, wpisane postulaty. Trochę się obawiam, czy przypadkiem budowanie takich narzędzi, jak na przykład partia, czy partyjność, z powrotem nie sprowadzi tego ruchu, że tak powiem, w takie stare manowce. A trzecia sprawa to są formy. Bardzo wiele osób, którym powiedziałam, że tu się wybieram, powiedzieli: wiesz, ja też wspieram Janusza Palikota, ale nie podoba mi się jego forma politycznego istnienia. Wszyscy wiemy, że urządza on różne happeningi, mówi się o jego błazeństwach. Ja oczywiście chcę zwrócić uwagę na to, na co zwraca uwagę Kamil Sipowicz. Jak patrzy się na politykę ostatnich kilku lat, to właściwie są tam prawie same happeningi. Przy czym happeningi na przykład Jarosława Kaczyńskiego z wysyłaniem listów do wszystkich eurodeputowanych wydają mi się... znacznie bardziej szkodliwe, podobnie jak zostawianie na stanowisku ministra do spraw równości osoby. Być może jestem mniejszością jako rzecz poważną i chciałabym, żeby Janusz, który rozumie słowo dialektyka, doprowadził naszą politykę do stanu należytej powagi. Patrząc na Państwa, którzy tu przyjechali, ja sądzę, że Państwo tu nie przyjechali, tylko jak gdyby uciekli z tej Polski, w której żyjemy. Polski, w której można kandydować na jedno z najważniejszych miejsc, będąc w stanie właściwie niepoczytalności. To stanie państwa. Państwa, którego jeden z ministrów, nie jeden, wielu, działa wbrew swoim zasadom ministerstwa, postępuje wbrew kompetencjom. Nauczycielki, jeżeli by postępowały wbrew
zasadą, byłyby zwolnione. Natomiast minister, tak jak minister Radziszewska, jest ma tylko naganę właściwie. I to jest rząd, który tam rządzi. A ministrowie to są wyjątki, to są najlepsi z najlepszych, z najlepszych. Tak mamy na centrum i prawicy, natomiast do lewicy polskiej, tak jak lewica na całym świecie mówi, że serce słusznie bije po lewej stronie. Tylko z polską lewicą chyba jest ten problem, że to serce prawie staje i zasila mózgu. A rozum jest nam bardzo potrzebny, tak jak ta organizacja, stowarzyszenie, w przyszłości partia, być może Palikota, która będzie jak elektrowstrząs dla Polski i pobudzi. Oby tak było. I być może powróci także, pomoże katolicyzmowi polskiemu, żeby wrócił tam, skąd przyszedł, do chrześcijaństwa. Tam są jego źródła. Jeśli mogę się podzielić z Państwem moimi doświadczeniami osoby, która zakładała kiedyś partię, właściwie o takich samych postulatach, bo to są postulaty rozumu i nie mogą być inne. Dziękuję. Jesteśmy wszędzie. Szkoda, że nie jesteśmy na logo stowarzyszenia, gdzie jest jakiś zawiany facet, a Januszu, Polska to też kobiety. Przepraszam, ale tak to wygląda. Więc jeżeli mogę się podzielić doświadczeniami, najpierw jest zainteresowanie mediów, a potem się mówi, że Palikot jest człowiekiem znikąd, idzie donikąd, że nie ma nic do powiedzenia. To nie jest tak, że nie ma nic do powiedzenia. Po prostu ktoś nie chce słuchać tych postulatów, które są najważniejsze. I jeżeli mogę na koniec coś Państwu powiedzieć, kiedy Państwo wrócą do domu i entuzjazm minie, żeby zmienić Polskę naprawdę, nie trzeba być za Januszem Palikotem. Trzeba być z nim. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Pan Kazimierz Stysnes. Może to złe siły działają, uniemożliwiają wypowiedź. Dobry wieczór Państwu. Siedzę tu jak stary grzyb. I tak sobie myślę, 21 lat temu tu, w tym miejscu, wynoszono pewien sztab. To była jedna z największych scen ówczesnych media, które oglądałem. Takie ujęcie tam z góry było, Rakowski tu stał, był już pusto i tak wychodziła tam ten ostatni pocztylion. Jesteśmy w miejscu z prezentem samego Józefa Stalina. I jest chwila, być może ważna, a może nawet historyczna, na pewno. Dlatego, że oto ten Don Kichot polskiej polityki o Don Kichocie zawsze zwyciężają za własne pieniądze, z własnej przekory, charakteru i ryzyka zaprosił Państwa, którzy sami z własnej woli, też za własne pieniądze przyjechali. Czegoś takiego jeszcze nie było. Nie uczestniczyłem jeszcze w takim spektaklu. I myślę już, dla tego samego warto to być i w związku z tym jako stary grzyb, jakby trochę młodnieje, bo Janusz szedł jak mistrz świata w boksingu, tam, starszy
śmieszne. Tu jak z boku na niego patrzę, to stoi właściwie młody człowiek, który jest niewątpliwie rewolucjonistą, ale nie ma sobie grama demagogii. Jest on tak odpartyjniony, jak nikt w tym naszym parlamencie. Ja myślę, że to też jest, znaczy on jest jakimś prototypem czegoś, co może się dopiero zacząć. Gdyby tak się stało, że to dzisiejsze spotkanie spowoduje narodziny nowego ruchu społecznego w Polsce, to ta chwila byłaby naprawdę chwilą historyczną, ponieważ to, co dziś się tutaj stało, jest wielką zasługą Janusza. Nasz premier Donald Tusk, którego bardzo lubię również, ostatnio powiedział o Januszu, że on stoi w przeciągu i ma się zdecydować, czy w te, czy we